Kasia, powiedz mi taką rzecz, no bo chód może się wydawać taką dyscypliną dość dziwaczną, dlatego że jak chcesz się gdzieś szybko przemieścić, no to biegniesz, a nie idziesz. To powiedz mi, dlaczego akurat ta dyscyplina skrada twoje serce? Może rzeczywiście wydaje się trochę dziwaczna na pierwszy rzut oka, ale tak naprawdę chód jest podstawową formą poruszania się. Ja na przykład już na studiach, jak się spieszyłam na autobus, to ja nie biegłam, tylko ja szłam szybko. Z racji tego, że jestem chodziarką. Jako dziecko lubiłam też bardzo chodzić, a chód dlatego, że zaczęłam przygodę z lekką atletyką w podstawówce, gdzie uczyła mnie moja pani od wychowania fizycznego, która to prowadziła zajęcia z chodu sportowego i stwierdziła, że chyba mam do tego talent. No i początkowo rzeczywiście troszeczkę się obawiałam, bo no, jakieś komentarze, że no biodra tutaj, to tam, to kolana ci wysiądą. Właśnie takie stereotypy, które krążą wśród ludzi. Ale po kilku treningach już się do tego przekonałam, bardzo mi to podpasowało. Polubiłam to bardziej niż bieganie, a pierwsze sukcesy jeszcze wzmocniły tą pasję do tego i dlatego tak zostało. Wspomniałaś troszkę o swoich studiach, no bo ty z wykształcenia jesteś lekarzem i rzeczywiście możemy cię spotkać w jakiejś przychodni? Masz już specjalizację? Jak to wygląda w twojej pracy? Rzeczywiście skończyłam niedawno staż podyplomowy po studiach lekarskich, także taki staż, który trzeba odbyć zanim się podejmie jakąś specjalizację lub pójdzie się do pracy. Ponieważ nie każdy lekarz musi robić specjalizację. Ja specjalizacji jeszcze nie zaczęłam, aczkolwiek już się dostałam na tą specjalizację i przyszłe miesiące zweryfikują, jak ja to zrobię. Jeszcze na razie nie chcę się na tym skupiać. Biorę życie takie, jakim jest. Później przyjdzie na to czas, ale na pewno nie chciałabym rezygnować z kontaktu z medycyną. Także albo rozpocznę specjalizację, albo pójdę do przychodni, żeby mieć cały czas kontakt z pacjentami, pracować. Mhm. Może nie na cały etat, ale... A co to jest za specjalizacja? Radiologia. Radiologia, no czyli musiałaś być na pewno dobrą uczennicą, no bo wiesz, no jak takie studia, to są bardzo wymagające. Paski chyba były na świadectwach? Tak, zawsze były paski. Byłam najlepszą gimnazjalistką miasta Mielce, ale dostałam laptopa. Najlepszą uczennicą podstawówki. No w liceum trochę już właśnie poszłam bardziej w sport, bo wcześniej chód to była taka odskocznia od nauki, dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu, tak to konkursy wszystkie, od historii po fizykę, biologię, no nawet język polski. A w liceum moja pasja jakby do sportu eskalowała. I przygotowując się do matury, wiedząc, że no muszę ją dobrze napisać i trenowałam również bardzo intensywnie, także to był trudny czas, ale Twoi rodzice są z zawodu również lekarzami, prawda? Tak. Powiedz mi, w którym momencie ty jako sportsmenka mogłaś wejść na taki pułap, że ten sport po prostu zaczął ci się zwracać? No bo chód, nie oszukujmy się, to nie jest pewnie dyscyplina, z której wielu ludzi może się utrzymać. To gdzie dla ciebie się zaczął ten etap, że rzeczywiście możesz już skupić się? Ciężko byłoby podliczyć wszystkie wydatki wydane na ten sport i teraz dochody. Nie wiem, czy to się zwróciło. Nie robię tego na pewno dla pieniędzy. Zawsze robiłam to dla pasji, jakby żeby udowodnić sobie i przekraczać własne możliwości. Nigdy nie patrzyłam na to pod względem finansowym, ponieważ wiem, że mój zawód pozwoliłby mi nawet dostatniej żyć. Także robię to czysto i wyłącznie dla własnej satysfakcji. Na początku to na pewno były większe wydatki niż jakiekolwiek dochody z tego, no bo kontuzje, rehabilitacje, wyjazdy, buty, no bardzo dużo rzeczy, a wiadomo, że służba zdrowia nie jest tania, opieka medyczna. Także wydatki były bardzo duże i moje największe kontuzje, może nie największe, ale takie bardzo czasochłonne, które wymagały wiele czasu, żeby się z nimi uporać. Doznałam tych kontuzji w wieku juniorskim.
No i gdyby właśnie nie moi rodzice i też ich wkład finansowy, myślę, że bardzo dużo mi mimo wszystko pomogło to, że moi rodzice byli lekarzami i mieli jakieś kontakty właśnie medyczne, bo sama nie poradziłabym sobie, myślę, że skończyłabym wtedy ten sport. Czyli paradoksalnie może chcieliby, żebyś była bardziej lekarką niż sportsmenką, ale też dzięki nim możesz tą sportsmenką być, bo też tak, bardzo się w tym spali, prawda? Pogodzenie studiów i zawodu lekarza ze sportem zapewne nie jest łatwe, o tym wiemy wszyscy i pewnie nie trzeba nikogo do tego przekonywać, ale może zapytam właśnie z odwrotnej strony, czy tobie zawód lekarza być może w sporcie jakoś pomaga, na przykład nie wiem, pod względem anatomii, znajomości ciała? Na pewno, myślę, że to jest bardzo duży plus, jeśli chodzi o połączenie tych dwóch sfer medycznej i sportowej, ponieważ w sporcie opieramy się, planując treningi, planując dalsze kroki treningowe, opieramy się na naszej biologii, musimy czytać sygnały naszego organizmu, czy jest zregenerowany, bo sport to i trening, i regeneracja. Trening opiera się na znajomości również funkcjonowania naszego ciała, dlaczego to nie działa, dlaczego jest źle, musimy czasem szukać wielu odpowiedzi, na które czasem nie znamy odpowiedzi na te pytania, które sobie sami zadajemy, ale na pewno w tym pomaga medycyna, znajomości fizjologii, właśnie biologii, anatomii. A masz w głowie zarysowany taki długofalowy plan, że na przykład, dobra, do tego i tego wieku będę zawodowo uprawiała sport i będę to łączyć, a dopiero później skupię się w pełni na medycynie, czy to po prostu wszystko tak trochę wychodzi w praniu? To wychodzi w praniu, ponieważ jeszcze niedawno, może 2 lata temu, myślałam, że o kurczę, sport to ja bym chciała uprawiać, nie wiem do kiedy, bezgraniczny okres czasu. Ale teraz myślę, że dopóki będzie zdrowie, dopóki będzie satysfakcja z tego, co robię, to chcę trenować, ponieważ jak zawsze podkreślam, na sport jest pewien określony właśnie okres czasu. Jak od tego odejdę, to już nie będzie łatwo wrócić. Być lekarzem można do śmierci, jak ja się śmieję. Także na pewno nie chciałabym podejmować pochopnych wniosków i rezygnować na przykład ze sportu. Wiadomo, zdarzają się kryzysy, gorsze okresy, czasem trzeba to przeczekać. Chciałabym tylko i wyłącznie czerpać satysfakcję z tego. Jeżeli to będzie, to chciałabym trenować. Ale to przez to właśnie połączenie sportu i zawodu lekarza to była taka główna przyczyna, dla której na przykład rozstałaś się z trenerem Korzeniowskim, no bo wy mieliście wcześniej już ze sobą wiele do czynienia i wydawało się, że ta współpraca się zazębi. Czy tam były jakieś inne też aspekty? Myślę, że złożyło się na to wiele aspektów. Też z roku na rok ja poznaję siebie, swoje potrzeby, identyfikuję je. W różnych polach nie zgrywały się nasze poglądy. Może była to jedna z przyczyn, aczkolwiek myślę, że nie była to wiodąca przyczyna. Nie dopasowaliśmy się. Stwierdziliśmy, że każdy z nas pójdzie swoją drogą. Ale to rozumiem, że pomimo, że to była krótka współpraca, to rozstanie nie przebiegło jakoś bardzo burzliwie, tylko każde nie, dobrze, myślę, bardzo, bardzo dobrze. Z mojej perspektywy nie. Nie, to rozstanie nie było burzliwe. Moim trenerem teraz jest Krzysztof Kisiel, z którym miałam już do czynienia na wcześniejszych obozach. Czy to właśnie przed mistrzostwami świata pomagał mi wtedy, jeszcze nie, nawet nie jako trener, tylko jako mój właśnie trener, ponieważ ja zostałam w Spale, a trener Tomala pojechał z Dawidem do San Moritz, a moja decyzja była, żeby zostać w Spale. Został jakby oddelegowany do mnie tutaj do pomocy i się zgodził na to. No i bardzo dobrze nam się pracowało. Luźna atmosfera, słucha zawodnika. To jest właśnie współpraca, że ja mogę coś powiedzieć od siebie, on od siebie, dyskutujemy, nie ma jakichś takich tematów
tabu, także najważniejsza jest komunikacja moim zdaniem. A tak właśnie, czyli ty jesteś bardziej typem takiej zawodniczki, z którą współpracuje się na zasadzie dialogu, bo na przykład wielu zawodników lubi mieć taki przysłowiowy bat nad sobą, że chcą mieć wszystko zaplanowane przez osobę z drugą i po prostu się do tego dostosować. U ciebie to chyba nie przechodzi? Nie, nie przechodzi, ponieważ za długi okres czasu właśnie będąc na studiach trenowałam na własnych zasadach, wtedy kiedy miałam luźniejsze okresy, dostosowywałam treningi do zajęć na uczelni, do swojego samopoczucia i to zdawało egzamin. I uważam, że trzeba słuchać czasem swojego organizmu i ja jestem właśnie tego typu zawodniczką. No to w takim razie jak idą tegoroczne przygotowania do startów? Idą. Ten rok jest dla mnie trudny, muszę powiedzieć. Nie sądziłam, że aż tak to się potoczy. Dużo zmian właśnie. Dużo problemów też zdrowotnych, czy to jakby nawrót kontuzji żebra, złamanego, ból w okolicy złamania. Później jeszcze COVID, historia z boreliozą, też leczenie antybiotykami. Także nie oszczędzał mnie ten rok pod wieloma względami i wiadomo, że jeżeli ciało i psychika nie dają rady, to później no jest ciężko, ale myślę, że odzyskałam na pewno taką stabilizację i jestem na dobrej drodze, żeby te wszystkie jakby dysbalanse, które spowodowała ta kontuzja, bo jeszcze na początku nie zdawałam sobie sprawy, jak to może wpłynąć na moje ciało, żeby z tego wyjść. No właśnie, miałem pytać, czy skutki po wirusie już odpuściły, bo rozmawiasz na pewno z Dawidem Tomalą, on też zresztą mówi o tym otwarcie w mediach, że wprawdzie już nie jest chory, ale te skutki po przebytej chorobie no jednak są takie dalekosiężne dla niego. No skutki na pewno są dalekosiężne. Kilka tygodni bez treningu skutkuje tym nierobienie siłowni, siła mięśniowa spada, wydolność spada, czasu coraz mniej, człowiek próbuje nadgonić ten stracony czas, nie wiadomo za co się zabrać, a też ja nie wiem, czy to jest kwestia COVID-a, nie COVID-a, czy po prostu właśnie też kontuzji, myślę, że wiele rzeczy się tu nakłada i nie jest łatwo wrócić do takiego treningu, jaki był choćby w tamtym roku. W takim razie, czy misja Budapeszt jest zagrożona, czy nie? Ja postaram się dać, na pewno dam z siebie wszystko. Nie wiem, na ile to wystarczy. Każdy rok jest inny, przygotowania w każdym roku wyglądają inaczej. Każdy rok w moim wykonaniu wyglądał inaczej. Czasem wszystko może się zmienić w ciągu kilku dni, tak jak to było poprzednimi laty, także ja postaram się po prostu pokazać, tak jak to było w tamtym roku, też nie miałam jakiejś takiej presji, muszę zdobyć medal, tylko pójdę jak najlepiej, pójdę tak, jak jestem przygotowana. Wiedziałam, że jestem dobrze przygotowana, więc chciałam to sobie postawić tą kropkę nad i. Teraz troszeczkę jest trudniej, ale to nie znaczy, że ja się poddaję, bo zrobię tak jak w tamtym roku. Po prostu pójdę jak będę mogła najlepiej. Wspomniałaś troszkę o tym, że nie miałaś presji związanej ze zdobyciem medalu, ale myślę, że w Paryżu twoja sytuacja będzie ciekawa, no bo tak, jesteś wicemistrzynią świata, jesteś wicemistrzynią Europy, nie masz medalu olimpijskiego i powiedziałbym, że na dziś, gdybyśmy mieli rozstrzygać, kto ma większe szanse, czy mistrz olimpijski Dawid Tomala zdobyć olimpijski medal w Paryżu, czy Kasia Zdziebo, to pewnie większość by postawiła na ciebie. I moje pytanie jest takie, jak się czujesz z tym, że jednak do Paryża możesz pojechać jako taka faworytka do podium? Czy czujesz związaną z tym presję, czy o tym może nie myślisz? Jeżeli są oczekiwania ludzi, to presja zawsze się pojawia. Ważne, żeby właśnie nie popadać w taką, no nie wiem, jakby to określić,
żeby nie ulec tej presji, bo jeżeli sobie nałożymy tą za dużą presję, no to nasze czasem ambicje mogą przerosnąć nasze możliwości w danym momencie i trzeba zrobić swoje. Ja wychodzę z tego założenia, tak jak w tamtym roku, tak w tym roku, tak w przyszłym roku, chociaż czasem rzeczywiście się gubi ten spokój stoicki, trzeba sobie powiedzieć, że zrobię po prostu wszystko, co będę mogła. Przygotuję się tak, jak będę mogła. Stanę na starcie i pójdę tak, jak będę mogła najlepiej. I myślę, że to jest najbardziej zdrowe rozwiązanie w tej sytuacji. Rzeczywiście, czyli niezależnie od wyniku, jeżeli ty będziesz wiedziała, że dasz z siebie 100%, po prostu będziesz zadowolona, nawet jeżeli... No tak, nie daj Boże, nie będzie tak, medalu. Dokładnie, szybciej niż będę mogła, nie pójdę, prawda? Ale ty myślisz już o Paryżu w takim kontekście przygotowań, czy po prostu przygotowujecie się wraz z trenerem, ze sztabem z roku na rok, a że później będzie rok olimpijski, no to dopiero od tego stycznia 2024 się zacznie ta misja? Na pewno każdy rok procentuje, każdy rok to nowe jakby doświadczenia i forma wypracowana w poprzednim roku procentuje na przyszły rok, także nie wiem dokładnie, kiedy rozpoczniemy przygotowania. Po Mistrzostwach Świata chciałabym na pewno odpocząć, bo wiem, w tamtym roku nie miałam odpoczynku, był bardzo intensywny i ja to czuję, że chciałabym odpocząć. Jeżeli dobrze odpocznę, zregeneruję się psychicznie, fizycznie, to będę mogła wejść w nowy sezon. Mam nadzieję, że już bez jakichś problemów zdrowotnych, skupić się chciałabym na rehabilitacji i spokojnie rozpocząć przygotowania. Przejdźmy troszkę do takich aspektów bardziej techniczno-taktycznych Twojej dyscypliny. Zastanawiam się, jak wygląda planowanie odżywiania i podawanie innych suplementów na trasie chodu. Czy Ty jesteś zaangażowana w ten proces? Doradzasz trenerowi? Co, kiedy może Ci podać jeszcze przed startem? Czy jak to wygląda? Każdy zawodnik ma swoje ulubione suplementy, odżywki, które przyjmuje podczas startu, ponieważ nie każdemu służy ten sam rodzaj, czy to żelu, czy to izotonika. Przewód pokarmowy musi to przy takim maksymalnym wysiłku strawić, musi to się wszystko wchłonąć. Także musi to być na pewno przetestowane wcześniej na treningach. To nie jest tak, że ja sobie kupię jakiś najlepszy żel i stwierdzę, wezmę go sobie na zawodach. Musi być to przetestowane na podobnych obciążeniach treningowych, na podobnej prędkości, żeby organizm też miał trudności z wchłonięciem tego. Także podczas treningów sprawdzamy z trenerem, dostosowujemy okresy czasu pomiędzy tymi, że tak powiem, zastrzykami energii. I później na zawodach to już ze zdobytym doświadczeniem planujemy, jakby to rozłożyć. To co na Ciebie najlepiej działa na zawodach? Z tego, co słyszałem, popraw mnie, jeżeli się mylę, w Eugene na ostatnie kilometry to były żele kofeinowe, tak? Właśnie nie lubię żeli kofeinowych. Mam problemy z tolerancją kofeiny na ostatnich kilometrach, bo to przewód pokarmowy ma wtedy już problemy z wchłonięciem tego, co się kończy często wymiotami albo jakąś taką... Zadyszką, delikatnie mówiąc. Tak, wymioty takie, żołądek tego już nie przyswaja. Także ja i kofeina to nie jest dobre połączenie, ale jak wypiję kawę z rana przed treningiem, to jest okej. Okay. Ale raczej jeżeli z kofeiną ciężko mi jest przyjmować. Także zwykłe żele i izotonik. A w których warunkach Tobie chodzi się najciężej? Czy masz jakieś takie starty, że na przykład, nie wiem, jest zbyt gorąco, zbyt wilgotno i stwierdzasz, to będzie zabójstwo. Nie lubię rano startować bardzo, bo ja muszę mieć czas, żeby jakby się dobudzić, żeby mój układ ruchu jakby się zmobilizował do pracy. Także na pewno są to starty poranne. A odwrotnie, kiedy Ci się chodzi najprzyjemniej? No na pewno nie rano, to już wiemy. Kurczę, nie mam jakiejś takiej określonej godziny. Też nie mam określonej temperatury, w której mi się chodzi najlepiej, bo
nie powiem, że nienawidzę upałów, bo myślę, że moja tolerancja na wysokie temperatury w porównaniu do innych zawodników jest dobra, więc może wynik nie będzie jakiś taki rekordowy, rekord życiowy, ale w stosunku do innych wtedy wypadam ok. Także chyba bardziej nie lubię, jak jest za zimno, bo no także wolę, jak jest cieplej raczej. A sama siebie określiłabyś bardziej jako szybkościowca czy wytrzymałościowca? Bardziej lubisz 35 czy jednak 20? Myślę, że zależy to od treningów, jakie się w danym roku wykona i od jakby bycia przygotowanym. W zależności, czy się zrobiło ten duży kilometraż, czy się bardziej postawiło na tempo. Różnie to bywało w moim przypadku, ale zazwyczaj mówiłam o sobie, że wytrzymałościowiec. A korzystasz tutaj na przykład z hipoksji tutaj, albo może wyjeżdżasz na obozy zagraniczne, wysokie góry? Tak, wyjeżdżałam na obozy wysokogórskie. Byłam w tym roku w Afryce, w RPA. Postawiłam jednak na hipoksję, ponieważ ta hipoksja sprawdziła mi się w tamtym roku, a no, życie pokazało, że jednak w tym roku nie chciałabym wyjeżdżać już w góry, więc postawiłam na hipoksję. Nawet współpracuję z Arturem Stankiem z firmy Hipoxico i my sobie wymieniamy różne tam poglądy. On jakby też mi pomaga, także bawimy się tą hipoksją, korzystamy właśnie z nauki, bo ja lubię też bardzo próbować nowe rzeczy, bo uważam, że nowe rzeczy to jest bodziec do dalszego rozwoju. Ile kilometrów podczas takiego obozu potrafisz przejść? Różnie. Zazwyczaj nie przekraczam 120-130 tygodniowo. To jest maks. Ja też nie jestem zwolenniczką jakiejś wielkiej objętości. Bardziej wolę postawić na różne sporty, żeby była różnorodność. Czy to pływanie, czy to no cokolwiek innego po prostu, bo służy mi to chyba lepiej, tak z perspektywy czasu również o sobie się dowiaduję. W tamtym roku również Bóg wie, jakiego kilometrażu nie zrobiłam, może w BPS-ie. Zrobiłam tych kilometrów, postawiłam na 2 treningi chodowe, wcześniej niestety kontuzje, czy też różne inne sytuacje zmuszały mnie do tego, że musiałam szukać treningu zastępczego, ale zdało to efekt długofalowy także. No 120-130 kilometrów tygodniowo, no to podejrzewam, że spalanie w twoim organizmie to jest rekordowe. Jak to wygląda? Dokładnie tego nie liczyłam, ale nie mam problemu z uzupełnianiem straconego paliwa. No właśnie, i tutaj jest ciekawa kwestia. Paweł Fajdek między innymi o tym mówił. Nikt mu nie mógł wierzyć w Hyde Parku, kiedy opowiadał, że Sofia Enaui potrafi więcej zjeść niż on, wielkie chłopisko. Przecież a Sofia to drobna lekkoatletka. Jak to u ciebie wygląda? Czy te kwestie diety są jakieś takie bardzo ważne, czy jednak możesz sobie pozwolić na wiele rzeczy i wiesz, że to spalisz? Nie wiem, ile Paweł Fajdyk i ile Sofia. Musiałabym ich zaobserwować na stołówce, ale jakoś nie mam produktów, z których rezygnuję. Nie ograniczam, znaczy staram się ograniczać słodycze, bo chciałabym zachować ten balans, ale nigdy nie liczyłam, czy to kalorii. Staram się też spożywać dużo białka, kwasów omega-3, suplementować niektóre pierwiastki, mikro-makroelementy, na przykład żelazo jest bardzo ważne, ale no, nie stronię od słodyczy, czy to od jakichś deserów. Także staram się również jeść dużo warzyw, lubię warzywa, nie jest to dla mnie jakiś nie wiem, jakiś przymus, żeby to jeść, bo lubię takie rzeczy zdrowe. Ale jesteś ogólnie wszystkożercą, tak? Tak, jestem wszystkożercą. Powiedz mi, a co sądzisz o zmianach wprowadzanych w chodzie? Mam na myśli to, że no jeszcze w Tokio mieliśmy 2 dystanse, 50, zwane tym królewskim dystansem, 50 km oczywiście i 20. W Eugene i teraz w Budapeszcie będzie 35 km i 20, natomiast w Paryżu będzie 20 i sztafety. No właśnie, czy to jest twoim zdaniem dobry kierunek, czy jak to mówisz? Na pewno to jest ciekawa zmiana i taka dość no, niespodziewana, no bo nie wydarzyła się ona kilka lat przed igrzyskami. Decyzja o tym nie zapadła, tylko no, stosunkowo niedawno.
czy dobra jest to zmiana, nie wiem, nie mi oceniać. Myślę, że dowiemy się tego po starcie, dopiero jak to wypali, tak przysłowiowo mówiąc, w trakcie igrzysk. 20 zostaje, no, czyli ten koronny dystans. Drugi dystans indywidualny zostanie skasowany, na pewno mniejsza szansa dla zawodników, ponieważ wchodząc w miks, no bo to będzie miks, w konkurencję właśnie miksową, jakby jesteśmy uzależnieni od naszego partnera też, prawda? A nie po to wybierałaś sport indywidualny, a nie piłkę nożną, którą też mogłaś uprawiać. Tak, no to jest właśnie troszkę no, dziwne dla mnie, prawda, że właśnie sport indywidualny to taka sztafeta, no. Z jednej strony może być ciekawie, ale też przerwa pomiędzy jakby kolejnym startem, bo w tym miksie ma to wyglądać tak, że idzie kobieta, później idzie mężczyzna, ta kobieta w tym czasie odpoczywa i jeszcze raz ona idzie. Także bardzo ciekawa formuła na pewno. Nie nastawiam się w żaden sposób do tego. Taka zapadła decyzja, muszę się do tego dostosować. No i tyle. Wiesz co, tak pytam o te zasady, bo Hut, no nie od dziś, ma jednak problem z przebiciem się do świadomości i zastanawiam się, czy właśnie zmiany tej formuły są w porządku dla Was, dla sportowców i są też dobrą drogą dla rozwoju dyscypliny, czy na przykład nie lepsze byłoby wypuszczenie chodu do miasta, czyli zrobię na przykład trasy tak jak w maratonie, która by obiegała na przykład jakąś wielką pętlę. Co ty o tym sądzisz? Czy masz może jakieś własne wnioski? Co można w tej dyscyplinie poprawić, żeby ją bardziej zainteresować? Myślę, ludzi? Że byłoby to problematyczne pod względem ilości sędziów rozstawionych na trasie, ponieważ mając pętlę dwukilometrową czy kilometrową, tych sędziów jest potrzebnych kilku, a na takiej dużej pętli, no to co jakiś czas musiałby stać sędzia. Myślę, że tutaj tkwi ten problem. Więc nie wiem, czy organizatorzy byliby w stanie go obejść. Na pewno byłoby to bardziej atrakcyjne dla kibica. Czy ta formuła właśnie miksu będzie bardziej atrakcyjna? Nie wiem, szczerze mówiąc. Ja będąc chodziarką lubię oglądać chód osobiście. Mi to nie przeszkadza, taką 20 czasem się fajnie ogląda. No może rzeczywiście 50 nie oglądało się całego jakby wyścigu, bo początek, no to każdy idzie tak, asekuracyjnie. Bardziej tak. Do obiadu, tak? No, ale chód jest ciekawy. Może właśnie zbyt duże stereotypy, długi dystans. No maraton też jest długi, no czy go się ogląda z mniejszym zaciekawieniem niż chód? No nie wiem. No, myślę, że dużo robią też stereotypy w naszym społeczeństwie. No jak zachęciłabyś ludzi do uprawiania chodu sportowego? No bo widzimy po biegach maratońskich, że to jest już rozrywka w zasadzie masowa. Zresztą nie tylko maraton, bo i krótsze dystanse. Chodziarzy natomiast w zasadzie nie widujemy na ulicy, albo widujemy no tylko w spale. Tak, chociaż coraz częściej widuję ludzi maszerujących, a od marszu do chodu, oj, jest bardzo blisko. Na pewno chociaż już można spotkać na Podkarpaciu, tak jak już mówiłam. Nie jest to żadną jakby nowością w naszym regionie, ponieważ u nas to jest dość popularny sport. Ludzie już zaznajomili się z tym. Jeżeli społeczeństwo miasta takiego, z którego pochodzę, Mielec, już wie, co to jest chód sportowy, idąc, no nie wiem, chodnikiem, dla nikogo to już nie jest obce spotkać chodziarza. To myślę, że to jest możliwe do osiągnięcia w każdym innym mieście w Polsce. Uważam, że powinno łączyć się imprezy chodowe z imprezami biegowymi, tak jak puszcza się bieg czy to na 10 km można by było puścić wtedy chód. Wtedy i to jakby zainteresowanie może kibiców tą dyscypliną. Właśnie robienie takiego chodu masowego, myślę, że byłoby z nagrodami, byłoby dość atrakcyjnym rozwiązaniem, żeby każdy amator mógł sobie spróbować, że to nie jest tylko dla profesjonalistów, że chodzić każdy może, że wcale to nie jest taki sport, że tak powiem, dziwaczny, no bo
chód to chód. To się zaczyna praktycznie od zwykłego marszu. Dokładamy pracę rąk, prostujemy kolana, co wcale nie jest trudno zrobić. I się idzie, prawda? I z każdym pokonanym kilometrem, z każdym treningiem uzyskuje się tą jakby docelową technikę, jakiś rytm. Na pewno chodzenie nie jest szkodliwe dla stawów, tak jakby się to mogło wydawać. Nie ma takiego obciążenia kolan. Myślę, że dla ludzi właśnie otyłych jest to lepsza forma ruchu, ponieważ no, nie lądujemy, nie ma takiej jakby siły uderzenia stopą w ziemię i też przeciążeń dla kolan jak w bieganiu, wbrew pozorom. Ponieważ stawiamy stopę spięty i przetaczamy ją. Także jako lekarz mogę się polecić. Spalamy również dużo kalorii dla pań, które chciałyby na przykład uzyskać wymarzoną sylwetkę. Pracujemy mocno rękoma, tułów jest zaangażowany, nogi, także... No i oczywiście efekty kardiologiczne, niższe ciśnienie, no tak jak każdy inny sport. Po prostu społeczeństwo musi się przestać tego bać i uważać to za jakiś dziwny sport.